Cześć, siemanko, witajcie w końciku z Farming Simulator 22, widzicie dzisiaj Fred na osadzie. A ja teraz grzeję moją czwórką sobie do sklepu z siewnikiem, bo zaraz zobaczycie dlaczego. Zresztą mówiłem to, kto oglądał poprzedni odcinek tydzień temu, to powinien wiedzieć. A kto nie oglądał, to się dowie. Pewnie z miniaturki, albo za dosłownie 30 sekund, dlaczego jadę do sklepu. Grzeję sobie do sklepu, no bo kupuję nowy siewnik, tak? Skoro ten sprzedaję, no to... Skoro ten sprzedaje, to muszę mieć drugi siewnik. Troszeczkę większy. Do Ursusa jeszcze. Powinien dać sobie radę, a jak nie, no to ewentualnie mu moc podniosę, no ale nie powinno być tragedii. Oczywiście moją talerzówkę starą też sprzedaję. Bo jak widzieliście przed chwilą, tam kątem oka było widać mój nowy nabytek. A jest to kubota, oczywiście M7. Najładniejsza z kubot, która może być w tym dodatku. Najbardziej mi się podoba ta M7, więc dlatego ją kupiłem. 168 koni, więc... Dobra, siewnik za 10500 pójdzie, więc sprzedaj. I talerzówka za 8000, prawie 7500. No i zostanie mi 800 na koncie. Dobra, żeby było bardziej profesjonalnie, to pójdę tu. Siewniki są tu. Teraz na sam koniec. Lizard Mazur. Ego nie, to na po co to mi to? Dobra, kup. No niestety tutaj paleta stała. I chyba zanim siewnik... A, zanim siewnik, to tutaj sobie odjadę na razie tym ususem. Bo trzeba pierw nowym nabytkiem trochę pojeździć. Potalerzować trochę. Trochę dziwne tego buty ma tak łota, no ale ja już to zobaczyłem. Ale no. Ciekawe to w sumie wygląda, że nas kosma jako buty. No i grzejemy sobie 53 na godzinę, więc w sumie to jest drugi taki... Oj! Musiałem tak szybko przeciągnąć, bo by mi wyrąbał. No bo w sumie ja bym mu wymusił bardziej, ale dobra. Mam 812 zł na koncie, więc no, tak nie za dużo. Tutaj te miedze trzeba będzie połączyć. Ale na razie jeszcze nie. Ten sezon jeszcze będzie normalny. Talerzówka oczywiście 5 metrów, więc... Jeszcze jakaś... Oj, jakaś tam robota będzie odchodzić, nie? 18 na godzinę z talerzówką, bo tyle było ustawione, więc nic nie zmieniałem. No i widzicie, idzie jak szatan. On może brakuje do tej talerzówki, mu 12 koni, no ale... Ale ogólnie chciałem tą piątkę talerzówkę wziąć, no bo nie chciałem brać tej samej talerzówki na piątej serii. Znaczy, no w sumie to na czwartej, tak? Bo jakbym wziął znowu tego... Tą talerzówkę kolejną, co tam była w sklepie, czyli ta... Kukerlinga. No to był znowu odgrzewany koszyk, to znowu to samo by było, bez sensu. Na czwartej serii z rzędu tą samą talerzówkę mieć, nie? A po młodach w sumie nie rozglądałem się za jakąś fajną szóstką talerzówką, więc w sumie... Ta piątka jest dobra na początek. 4, a 5 pól jednak muszę talerzować, ale to tam... To już wiadomo, nie na odcinku. Na odcinku sobie talerzuję... Nie wiem w sumie ile pól. Zobaczę, nie? No bo to takie... Są trochę koślawe pola są. Ale mówię, trzeba było kupić kubotę, no bo widzieliście ile zarobiłem sobie w poprzednim odcinku. Zarobiłem 130 tysięcy za same zboża. Oczywiście rzepak, no i tam było po 30 ton pszenicy i jęczmienia. Więc trochę zarobiłem. No i jeszcze ta premia środowiskowa dała mi 8 tysięcy, więc... No troszkę dało, nie? Po żniwach na pewno wapno będzie trzeba ogarnąć. I już wiem, że zrąbałem z tymi polami. Że dałem tutaj azot, no ale trudno. No tutaj będzie soja, więc ona nie wymaga. Ale już będzie na przyszłość w sumie. No bo tak do końca nie wiedziałem, co ja tutaj będę chciał. Bo to ogólnie miało być na początku zboże, ale później wyszło, że soja. No kurde, aż bym chętnie sobie GPS-a zapiął. No ale tak fajnie się bez tego GPS-a jeździ, że...
Chyba bez GPS-ka jednak będę jeździł, no bo ta kubota nie widać, żeby miała GPS-a. Więc nie będę używał GPS-ka. Ale jak już kolejny ciągnik będzie większy, bo już będzie miał 230 koni, coś takiego myślę. Bo już raczej mniejszego niż kubota nie będzie nic. No, case jest mniejszy, no bo ma 145 koni i on tyle mu zostawię. Tyle mu zostawię koni, nie będę mu zmieniał. Bo mógłbym go skręcić, bym nawet w sumie mocniejszy niż kubota. Ale to bez sensu by było. Bo kubota ma być moim koniem pociągowym na razie. Mam 55 tysięcy kredytu, z tego co wiem. Bo dzisiaj przed chwilą sprawdzałem. Więc tak dość dużo mam tego kredytu. Nie no, ale tą piątką talerzówką zarąbiście idzie, nie? Mówię, że tą czwórką tamtą starą moją też fajną szło, ale... Ale to będzie dużo lepiej, no bo jest lepszy ciągnik. Patrzcie, ona się nawet nie zająknie, ta kubota. Ona ani jedną prędkość w dół. Ciekawe, jakbym poczepił sobie mojego Ursusa, nie? Czy też by poszedł? No poszedłby, nie? Tylko, że to trochę żyłowanie by było, bo ta talerzówka wymaga 180, a mój Ursus ma 100 koni tylko, więc... W sumie z tym Mazurem to też tak trochę ciężko będzie miał, tak na dobrą sprawę. Tak na dobrą sprawę to powinien już jeździć chyba case z tym siewnikiem, sobie teraz myślę. No bo szóstka by pociągła, ale to jest czwórka, więc... No, jakieś tam problemy by mogła mieć, no ale... Zobaczymy jak będzie szła. W sumie ten mod mam, może dlatego tak w sumie to wszystko dobrze idzie. No ten mod na more... Power mod, czy jak on to się nazywa. More Power, czy jakoś tak on się nazywa ten mod. Zresztą w poprzednim odcinku wam go pokazywałem. Tego moda, jak Ursus szedł z moją przyczepą, nie? Pod górę. Bo tam pamiętacie, jak kiedyś ten co Case ciągnął przyczepy, to ja zapiąłem, to ja do niego miałem Ursusa, to on 3-4 na godzinę jechał. To pamiętam, to był zawsze dramat. Ja nigdy nie lubiłem tych zimowych odcinków wozić. A teraz to można wozić, bo kurde, idzie jak diabeł. To prawda, może lekka przesada była, że 15 ton mu zapiąłem, no ale... To może lekka przesada z mojej strony, no, ale widzicie, no, szedł bardzo dobrze. Co prawda musiałem ten zredukować, bo no, wiadomo, żeby nie było za pięknie, ale... Ale szedł te 15 na godzinę pod górkę, więc... Więc to jest duża różnica między 15 a 2 na godzinę, nie? Dobra, zaraz jedno pole będzie stależowane. No i przede wszystkim zasieję od razu te pole. Wałów nie będę się używał na odcinku, no bo bez sensu by się znowu wały, bo znowu by było to samo co w ostatnim odcinku. Przedostatnim, sorry. To by było w 30. To by było wszystko to samo co w 36, nie? Odcinku. Bo w 36 odcinku też były. Była końcówka orki była, przecież pamiętacie? Co Case miał problemy. A to jeszcze jeden wcześniej odcinek był. Teraz pewnie z tym młodem to on by wyrywał ten pług. No i właśnie, o, może coś nad większym pługiem trzeba pomyśleć powoli. Na pewno teraz po żniwach będę chciał coś zaorać. Także pierw chyba talerzówka, a potem dopiero orka. Po talerzówce obornik rzucić? To jest myśl. Po talerzówce rzucić obornik, nie? Ej, patrzcie, to nie jest głupie. Po talerzówce rzucić obornik i potem tu przeorać. To nie jest takie głupie. Po żniwach na pewno będę wapną na niektórych polach ogarniał. Nie wiem jeszcze jakich, ale jakieś tam pole się znajdzie do wapna. Widzicie, jak to idzie fajnie, nie? Nie, zarąbiście idzie z tym talerzówką. Nie dość, że prędkość duża, to jeszcze... No 10 minut odcinka, ale pamiętacie, że jeszcze jechałem na sklep i jeszcze wracałem ze sklepu, więc to też mi tam zajęło około 4-5 minut, nie? Więc w sumie takie pola to teraz to jest marzenie, co teraz mam. A później jak to już będzie powiększone, to już będzie, to będę cały odcinek, to będę pół odcinka, to wtedy z talerzówką jeździł. Jak to będzie wszystko połączone. A to wtedy już pewnie w drugą stronę będzie trzeba jeździć, no bo ja tego inaczej nie widzę. No tutaj tylko mi do szczęścia brakuje 11.
żeby mieć po całej długości. 11 i 5 tak naprawdę, nie? Nie mieć wtedy pole, to jedno po całej długości, no, ale to kiedyś będzie, nie? Na razie muszą być mięsa, bo wiadomo, bo jestem małym rolnikiem. Chociaż tak patrzę na sprzęt, to po tej kubocie te talerze, no to tak... Nie powiedziałbym, że taki mały już, nie? No ale jeszcze z 2-3 sezony będzie kombajn zmieniony. Przecież z 2 sezony jeszcze. Jeszcze przeciągnę 2 sezony tym kombajnem, bo... Teraz w sumie po tej soi dużo zarobię, więc już na dobre sprawy mógłbym już bym mógł większy kombajn kupić, nie? Po soi. Ale zobaczę, bo może godzinne zeszliw odcinki będę robił, żeby tym bizonem się trochę nacieszyć jeszcze. Jak będzie tylko koszenie na odcinku praktycznie. Zboża. Czy tam rzepaku. No, rzepaku to wiadomo, to tam w miarę będzie szło, bo to nie będzie dużo sypania. Ja już mam stół do rzepaku założony cały hod. Bo ja go nie ściągałem nawet. Na zimę. Więc on tam już jest zaczepiony, ten kwiader na wózku. Sobie leży i czeka. Nie mówię, ale jakąś trochę beczkę większą by się przydało już kupić. Do gnojowicy. Tą 2 sezony porobiłem beczką, więc fajnie, spoko. Ale jest trochę przymała. Bo te 50 litrów to jednak, nie ukrywajmy się, to nie jest dużo, tak? A ja tu ciągle muszę jeździć po gnojowicy. Widzicie, na wolniutkich obrotach sobie szedł. Bo on tu nie miał co robić z tej górki. Jeszcze to jedno pole tutaj po oprawie stależuje i będzie koniec. Talerzowanie na dziś chyba. Potem to zasieje. Zobaczę, jak będzie czas jeszcze na odcinku. Jeszcze sobie pojadę talerzować, bo wiadomo. Bo ja chcę wały sobie ogarnąć poza odcinkiem. Czy ktoś do mnie pisał? Paweł. Dobra, pisał. Teraz zobaczę. A ile jest minut odcinka? 12 minut odcinka, ty bez kitu. 12 minut odcinka, już mam pół pola kolejnego zrobione, więc... Ta talerzowa to jest, kurde, is the best. Najlepsza talerzowa, jaką mogłem kupić. No bo w sumie, jakbym kupił tego kukrylinga 6-metrowego... No, kubota by poszła, tak, ale... To bez przesady, bo w sumie na zipie się to nawet 7 metrów. Ona 7 metrów nawet brała, więc... 2 metry jeszcze więcej bym brał. Ale bez przesady, nie może być takim zachłannym na tę maszynę. Bo za niedługo trzeba będzie drugą gospę kupić. A kredytu 500... Oj. No 6 tysięcy tylko jest. A, bo ja dzisiaj tylko 7 kupiłem. No tak, ja dzisiaj tylko 7 kupowałem. A kubotę stależową wczoraj kupiłem. I palety do nasion. I wczoraj wydałem 183 500 na nowe maszyny, a dzisiaj 25. No to wydałem 200... Dzisiaj chyba 5 tysięcy coś takiego. To będzie 17. 5. No 207 tysięcy wydałem, więc... Więc spoko cena. Tak sobie myślę, czy powoli brony nie zmienić. Tutaj jeszcze było moją starą talerzówką prawie, jak widać. Inna tekstura tu zupełnie. To właśnie nie wiem... No trochę zrąbaną tę teksturę miała, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo nie powinna takie tekstury robić. To po gruberku jakiś ładny, to tak, ale nie po talerzu. Oj! Omijaka zrobiłem, ale to nic. Myślę, na jakim polu jeszcze sobie pociągnąć tą talerzową. No teraz na pewno będę chciał siać, bo jest 15 minuta. A ja będę robił po 45 minut odcinki, więc jeszcze pewnie na koniec odcinka zdążę zależałać jakieś pole. Nie no, teraz to można brać hektary, nie? Tylko kurde, jak będę chciał teraz na live sobie ogarnę save'a tutaj, to ja nie mogę tego zrobić, ponieważ iż gdyż mam nowe maszyny i to dość dużo nowych maszyn. Więc na live to takie... W sumie tak nikogo na live nie ma, więc to tam jeden pies, nie? Ale... Ale witaj, o co chodzi? Dobrze, ten jest na piątek odcinek, więc na sobotę sobie ogarnę. Dzisiaj jest dopiero wtorek, więc na spokojnie, to się da.
Najważniejsze, że tutaj po tym odcinku już będzie prawie, że safe ogarnięty, nie? Tylko zostanie mi dosieć dwa pola. Prawdopodobnie dwa pola zasieć, tak. No, zostanie mi tylko dwa pola zasieć i zwałować się, nie? No, z wałami trochę gorzej będzie, ale... Ale wały to tam wieta rozwa pójdzie też. To tam jakiś odcinek od biedaka do kozaka sobie łączę i będę sobie oglądał, tak? Który... Dobra, dobra, dobra. No i tutaj dwa przejazdy jeszcze będzie skończone, więc fajna robotka. Tutaj Gnowice jest pełno już, więc... Krowy się nic nie rozmnożyły, bo za mało było miesięcy przewinięte. No ile minęło? 5 miesięcy, tak? Tak, 5 miesięcy minęło. Od ostatniego odcinka minęło 5 miesięcy, bo był listopad. A mleka ile? O, ty 18 tysięcy litrów już naprodukowali. Diabły. Albo będą musiał sobie powoli pomyśleć nad tym modem, nad sprzedażą mleka codziennie. No 200 jest dzisiaj, nie? Na piekarni. To tak w sumie wam powiem, że nawet bym się przejechał z tym mlekiem. Chociaż z jedną beczką. A resztę to już po odcinku bym sobie wywiózł. No zobaczę, no może na koniec odcinka się przejadę z tym mlekiem, no bo to nie jest głupie w sumie z tym mlekiem się przejechać, nie? I znowu bym miał pieniążki. I kto wie, czy po tym mleku bym miał pieniążków na pole numer 3. Bo trójka kosztuje... A, 80 tysięcy, no bo jest na plusie. A może taka szóstka? Ty, na szóstkę by było mnie stać. Jedno dodatkowe pole, więc... Dobra, talerzowy nawet nie składam, bo po co? Bo ja tu wszędzie przejadę. Oj, to jest strasznie mocno, bo ja muszę ten rozrzutnik wysypać wapnem i go po prostu sprzedać, bo mam duży rozrzutnik. Będę musiał to ogarnąć. Tutaj fajna łąka jest, ale no to już myślę, że sezon 2 i będzie zlikwidowana, bo... Tu pojadę sobie na to większe pole z talerzówą. Bo będzie ciekawy mi tutaj na tym większym polu jeździć. I też szybciej będzie, nie? Będę mógł sobie po skosie lekko pojeździć. Nie, no tego już nie będę talerzował. To już jak starszy czasu. Albo po odcinku. Zobaczę. Mleko to tam na koniec się ogarnie. Zapomnę. Teraz jest ważniejszy siewnik, bo to nowy siewnik zawieta. Jak to jest? 0%. No i w końcu tą czwórkę bym musiał moją naprawić, no bo tak trochę ciężko z nią. Muszę ją w końcu naprawić, bo... Teraz pytanie, czy ja będę mógł sobie podczepić ten siewnik? Czy ja będę musiał jednak wyjść? O, czyli jednak muszę wyjść. Dobra, przeciągnę sobie tą paletę, żeby już na szybko to ogarnąć. Jedną i drugą. Oj! A, dobra, ciągnie jednak, teraz ciągnie, dobra. Dobrze, w sensie stoi większej palety pierw. Tam 1700 litrów powinno być. No, to... Oj, to na soję starczy, na spokojnie. Przecież się zostanie dużo. Bo soi tam dużo nie idzie, ale ten siewnik jest mega szeroki. 6 metrów, nie? Na pewno chciałbym w przyszłości ścieżki robić na tej serii. Chociaż... Mam te precyzyjne rolnictwo, więc nie potrzebuję, tak? Bo ja to jedną dawką w sumie obornika praktycznie mogę zrobić. O, panie! Ale go poderwało, ty. Sorry, że dzisiaj wszystko na tych jednych polach, się będzie działo, no ale... Dobra, tutaj muszę kozła zostawić gdzieś. Dobra, siewnik tu. Kozioła tutaj odczepić. Trochę więcej roboty z tym mazurem jest, bo trzeba go składać i rozkładać cały czas. Ale trudno, nie? Ale przede wszystkim te zadecydowały metry. I teraz zapewne X, no.
Kurwa, znaczy no. Tego to ja się nie spodziewał. To chyba jednak będzie trochę za ciężki te ziemi. Jednak chyba będę musiał do starego planu wrócić. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie szło tym Ursusem, bo może... może... Może nie na... Może nie na czwórce, bo nie będzie miał obrotów, no ale... Ale na dwójce stosowej pójdzie? Jo, pójdzie, ty na spokojnie. Tego się nie spodziewałem, że ten ciemnik mnie przeważy. Tego się za cholerę nie spodziewałem, naprawdę. No ale zobaczymy, bo może w przyszłości na pewno będę musiał... Będę wiedział już, że Case'a będę musiał zapinać. Do tego ciemnika. Bo jednak trochę szeroki jest, nie? I trochę waży na tych podnośnikach, więc... W sumie nie dziwię mu się, Ursusowi, że go podrywa ten ziemnik. Kurde! No jednak nie ukrywajmy, no ale... Ten ciągnik to trochę za lekki jest do tego ziemnika. No przecież ja mam prawie ze 2 tony w ziemniku nasypane, nie? Tony 700 w ziemniku. Samym ziemniku, a jeszcze waga ziemnika. No to trochę jednak jest, nie? Przegięcie pały. No ale... Ale siemniczek fajny. Myślę, że w późniejszym... Myślę, że dosyć długo będę tego Mazura trzymał. A później jak już będzie jakiś wielki ciągnik, taki około 300 koni, no to wtedy już myślę, że jakiś uprawał osiemny już wiedzie, nie? Bo na razie mam talerzówkę, więc fajnie by było uprawiać to. Tak jak teraz to robię. Opal, 2 przejazdy, jestem kosupa już. Tego za diabła się spodziewałem, nie? Że mi poderwie go. Jak go pchali, ja pierdzielę, ty. Czy to pole na 4 razy? Kurde. Nie, no na 5 przejazdów będzie pole zasiane, ty. Powoli, bo rozerwie tu zarało susa mi całego. Oj, zaraz pewnie będzie pełno komentarzy, że gram nierealnie. No bo tak w sumie teraz pomyślałem, że to trochę jest nierealne, żeby takim Ursusem jeździć z takim ziemnikiem. No, kurwa, jak to idzie, ty. Nie mogę, jak to idzie na 2 koła, nie? To coś pięknego. I love to serio. Kocham tą serię. Ty, ale żeby nie było tak, że jak ja teraz w takim tempie będę pola kupował, to żeby nie było, że jak kurczę szybciej tego fleta skończę niż M-Krika, nie? Tak się teraz śmieję, ale... No ale tutaj na pewno żadnej produkcji nie będzie, tylko będzie czysta sprzedaż, tak? No bo to taka polska seria, polska wieś trochę. No może od biedaka jest 3 razy lepsze, tak? Od biedaka do kozaka, u MST. Bo oni tu wiadomo, że wszystko ładnie robią pod serię, tak. Kurde, nie mogę. No nie mogę z tego ziemnika, nie? Ale to jest fest bydle ciężkie, nie? Nie wiem, płocinko jeszcze chyba się pomęczy trochę tym Ursusem, a jak nie to za sobie najwyżej Case'a zapnę i tyle, nie? Chyba po odcinku jednak będę musiał Case'a zapiąć. Jak będę powoli jechał, to nie powinno mi poderwać, nie? Ale bez sensu. Mazur to jest już taki bardziej profesjonalny ciemnik, bo ma redlice talerzowe, widzę już. Coś taki bardziej profesjonalny ten ciemnik jest. W sumie jakby nie strząsł jakieś tam ścieżki, już można nim rysować, nie? Ale tu zanim będą ścieżki, to na pewno pole by musiało być tą drugą stroną uprawiane, żeby ścieżki się opłacało robić.
Oj. Ja mam ten rozsiewacz Kuboty. Ja go w sumie chyba tylko raz użyłem na odcinku. Chcę zobaczyć, czy ja nie będę musiał gdzieś nawozu dorzucić na ten mój rzepak. Ale chyba nie powinienem, bo tam już dość duża dawka była gnojowicy i obornika dana. Więc chyba już powinno być wszystko dobrze. Zatem mam tyle gnojowicy, że się zastanawiam, czy jej po prostu nie sprzedawać. Tak sobie teraz myślę, że ja po prostu nie będę sprzedawał tych gnojowicy. Obornika to tam wiadomo, mogę sobie na pola wywozić, na hałdę niech sobie leży, tak? Ale gnojowicy no to ja chyba będę sprzedawał, no bo ja mam ciągle pełno tej gnojowicy. Mam 50 tysięcy litrów, więc nawet jakbym teraz całą sprzedał, no to do żniw by mi się narobiło trochę. Dobra. Tu jest pół hektara na tym polu, więc w sumie pół hektara jest zasiane. Albo zmęczone w sumie bardziej niż zasiane. Jak go wyrywa ty? A wtedy będzie, że wrócę do remontu. No w sumie tak jest do remontu, ma 0% życia. Jest 26 minuta, więc no nie wiem. Zasieję te dwa pola tutaj mniej więcej. O, tak zrobię, nie? Zasieję te dwa pola. I ja pojadę z tą jedną beczką mleka. I będziemy kończyć odcinek, bo to nie ma co przesadzać. Ale widzę, że dwójka szosowa i on idzie jak diabeł z tym ciemnikiem. Ale to tylko ten, ścierisko zniknęło, bo myślałem, że... Ale nie jest przecież uprawa o 7, no bo gdzie tutaj uprawa o 7, taki ciemny. Nie no, zasieję te dwa mniejsze pola i tyle. A tam to dużo sobie zostawię. Więc po odcinku sobie nie będę miał co robić. Żeby ten safe ogarnąć, ale to na spokojnie. Nie mogę. Kurde, coś pięknego, nie? Nie no, ale mówię, to jest ostatni odcinek, gdzie się je Ursusem. W kolejnych odcinkach już będę Kejsem chciał, było to bez przesady. Ale jakby co, to Ursus daje radę, nie? Trochę go podrywa, ale daje radę. Ale no wiadomo, Kejs już da radę, bo ma tam prawie 2 tony obciążnika na przodu. Na przodzie, więc on tam ma tonę 700 obciążnika, więc... A ten tytan ma pewnie z 800 kg, więcej nie ma z przodu. Kejs ma jeszcze na tuzie obciążnik, to wiesz, to tam będzie... Jest sam w sobie Kejs jest ciężejszy, nie? Do tego siewnika będzie idealnie pasował. No, a moja czwórka, jak widać. Na tej serii zostanie już tylko do... Już tylko zostanie do sianokrosów i do przyczep. No po co mam moje duże ciągniki męczyć z przyczepami, jak mogę sobie Ursusem wozić, tak? Chyba wolniej. Ale to dość realne jest, nie? Że go tak wyrywa akurat. Elegancko. Ale będzie koniec odcinka. No mówię, chcę się te dwa małe pole tutaj. Się zastanawiam, czy tutaj już nie połączę tych dwóch pól tutaj ze sobą, co są. Czy po prostu nie przeciągnę pługiem tutaj i tyle. Haha mój, kurde, haha mój, synek. Tak się zastanawiam, czy po prostu ich nie połączy sobie już. No i zrobimy tutaj jedno wielkie pole. Tu maszyny mam na te pole, więc... A i tak to kosze razem, praktycznie siane te dwa pola są razem, więc... I tutaj ta... Czwórka zostanie sobie osobno, ale tutaj ósemkę, dziewiątkę mogę włączyć. Tutaj najczęściej są dwie te same uprawy siane, więc... Myślę, że można połączyć i delikatnie cofnąć. Gdzie lecisz? Nie no, to jest kurde chore, co tu się dzieje.
Już naprawdę staram się bardzo powoli jeździć z tym ciągnikiem, ale się, no nie da się. Zaraz go podnosi i wita, co się dzieje. I teraz po tych siebach, jak Ursus nie będzie naprawiony, nie? Do naprawy to będzie co? Na pewno będzie do naprawy, bo tam most przedni będzie wyrąbany jak 100 murzynów. Nie, no ale mówię, tylko naprawdę, tylko z jedną beczką się przejadę, bo resztę za po odcinku będę sprzedał. To jest 18, no to... To dwie beczki, no to te 2000 to tam pewnie zostawię sobie. Ale tak sobie sprawdzałem te ceny mleka. To tak naprawdę to może cały rok sprzedawać to mleko, nie? Nie mogę to mleko cały rok sobie sprzedawać, bo to jest różnica na dosłownie 300 zł. 300 zł jest przez cały rok różnicy. To tam 300 zł to tam nie jest dużo. Bo że jakby było 500, 800 zł, to wtedy bym się zastanawiał, czy sprzedawać. A tak to. 300 zł to. Czy ja mam, czy nie mam? Tak na zimę teraz widzicie, za takie pieniądze zarabiam, że. Teraz na zimę będzie chyba tylko rzepak do sprzedaży, więc. Ale na pewno na czerwiec będzie dużo roboty. Myślę, czy na czerwcu sobie się na kosów nie zrobić. I wtedy za to mleko, co będę miał, to wtedy może by prasę kupił już. I powoli sobie odkładał te kostki siana, belki siana, sorry. Na pewno jeszcze krowy muszę nakarmić, bo mają zero żarcia. Czy zero żarcia, no zero, zero TMR-u. A siana mają chyba jeszcze na jeden dzień, z tego co pamiętam. Więc dobra, dosieję te pole i będę kończył siewy na dziś. I wtedy przejadę się z tym mlekiem i będzie koniec odcinka. Nie no, ale mówię. Nie no, ten ciągnik jest po prostu za lekki, no nie ukrywajmy się. Ten ciągnik jest za lekki do tego siewnika i tyle. Naprawdę, case będzie jeździł w kolejnych odcinkach. Obiecuję wam, że case'em będę siał. Nie no, bo to nawet jeździć nie idzie z tym silnikiem. To już nawet nie chodzi o realność. Znaczy, no, chodzi o realność, ale... Ale na odcinkach lepiej case będzie wyglądał z tym silnikiem niż, kurczę, taki Ursus. No zobaczcie, no co tu się dzieje, no, to jest hit. Przecież to jest męczarnia, nie jazda. Tu trzeba cały czas hamować do zera praktycznie i trzeba czekać, aż on skończy się kręcić, żeby wjechać w kolejny przejazd. Bo jak jest na dole siewnik, to on jeszcze idzie, nie? No bo siewnik go trzyma przy ziemi, tak? Ale jak już jest podniesiony, to już jest koniec. Mówię, jak on jest przy ziemi, nie? Ten siewnik opuszczony, to ja mogę nim kręcić ile chcę, a tak to jak ja go podniosę... Widzicie? Jak jest przy ziemi siewnik, to ok, ale jak już go podniosę, to patrzę, co się dzieje, nie? A raz go wyrywa do góry i koniec. Teraz to tak w miarę się udało nawrócić. Nie było większych problemów z nawrotem. No i dobra. Hektar 20 zasiany jest, więc nie ma tragedii w sumie. I dobra. Ja dziękuję za siebie. Ile jest minut? 30, pewnie parę. 35. No to akurat przejadę się z tą beczką case'em, to będzie akurat 40 minut. Już nie będę wracał z tego skupu, bo jest bez przesady, nie?
Ale zresztą w poprzednim odcinku wiecie, że ja z samego mleka prawie 50 tysięcy zarobiłem. A miałem 2,5 beczki. Więc dobra, tutaj już to sobie zostaje. To będzie wszystko bałowane, ale to jest sobie po odcinku będę bałował, tak wiadomo. No i naprawdę myślę, czy sobie nie dodać tego moda na dzienne sprzedawanie mleka codziennie i wtedy nie było problemu, bo to są w miarę równe ceny, więc nie miałbym z tego problemu z wywozem wtedy, nie? No i dobra. My tylko chyba raz byłem Ursusem z mlekiem. Na początku, jak jeszcze case'a nie miałem, a potem to cały czas chyba case'em jeździłem już po mleko. No wiadomo, większy komfort i silniejszy. I szybszy przede wszystkim. O, dobra, jednak zapało. To dobrze, ten trigger jest taki dość duży. Przynajmniej nie będzie problemu z podjazdem. Myślałem, że będę musiał się poprawiać, jak cofałem. Dobrze, że obciążek jest falowy, to nic mu nie będzie. A dziwnie ta beczka wygląda, nie? W tych rzuterkach. To jest kurde. To tak dziwnie wygląda. No i dobra. Dobry. Tu jest maga. Dobry. Jak tam, co tam? A nic. Widziałeś co Jona co ci wysłała w mesie? Nie. A, dobra. Nie widział. Pamiętaj, żeby włączyć Strongmana. Tego EASY zawylepi coś tam, kontrol coś tam. Tak jest. No i dobra, znowu 18 tysięcy za mleko, więc... Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć i papa. Pa.